Nazywam się Monika Kucia. Jestem kuratorką kulinarną i dziennikarką. Piszę o jedzeniu w Polsce od 20 lat. Przyglądam się szczególnie kuchni prosto od człowieka, regionalnym produktom, za którymi stoi konkretna osoba, często cała jej rodzina, tradycjom, zwyczajom. Pierogi to chyba najbardziej rozpoznawalne na świecie polskie danie. W kawałek ciasta zawija się farsz, wytrawny lub słodki, i gotuje we wrzątku. Pierogi podawane są zarówno na co dzień, jak i od święta. Misternie lepione ręcznie, wedle rodzinnych tradycji i produkowane przemysłowo, sprzedawane na tackach, mrożone, odgrzewane na stacji benzynowej i w biurowej kuchni. Pierogi z kapustą i grzybami oraz uszka, czyli mniejsze pierożki, są serwowane na Wigilię w większości polskich domów. Mamy też tak zwane ruskie, z serem i ziemniakami. Określenie ruskie wzięło się od Rusi Czerwonej, historycznej krainy na Ukrainie oraz w południowo-wschodniej Polsce. Jadamy pierogi z mięsem, a także z truskawkami czy suszonymi śliwkami. Każda gospodyni ma swój przepis na pierogi. Spotkaliśmy się z 5 rodzinami w różnych częściach Polski. Z przedstawicielami pokolenia babć i wnuków. Wokół stołu, wokół gotowania, wokół wspólnego lepienia pierogów. Słuchamy historii rodzinnych, przyglądamy się relacjom, transmisjom danych między pokoleniami. Pieróg jest dla nas symbolem informacji genetycznej, zapisu danych, które przekazywane są z pokolenia na pokolenie. Sekretem ofiarowanym w zaufaniu. A gdzie idziesz? Bliżej babci? Józefku. Tak. Pamiętasz, jak przed tymi świętami bożonarodzeniowymi mieliście się zjawić tutaj na parę dni wcześniej z mamą, żebyśmy wszystko razem sobie poprzygotowywali, tak jak zwykle. Potem się okazało, to nie że... wyszło. No właśnie, że wam się opóźniło najpierw o jeden dzień i już się zrobiła to środa przed czwartkiem, w czwartek była Wigilia. I co wtedy powiedziałeś? Babciu, ale zaczekasz na mnie zrobieniem uszek? To ciekawe, kto będzie mieszał ciasto. Mikołaj. Proszę. Wszyscy? No to właśnie jak będzie tak lekko, to się będzie wylewało. Jak tak mocno, to się nie będzie wylewało. Dlaczego tak się cieszy? Zawsze się śmieję, jak kończę utwór. Tak? No. A czyj to był utwór? Mój przecież. Nauczył cię robić pierogi? No jak to kto? Twoja prababcia, moja mama. Okej. No. Już byłam małą dziewczynką, to już stałam z mamusią i robiłam te pierogi, bo nas było dosyć w domu. Mhm. To wiesz, a pierogi to było takie, no niedrogie jedzenie po prostu, nie? Tak. Majeczko, nie pierogi nauczyła robić babcia, moja babcia z Gierałcic. Babcia Marysia, to jest mamusia mojej mamusi. I babcia Marysia babcię właśnie uczyła robić takie różne rzeczy, pierogi, kluski leniwe, bo w ten czas się jadło tak dużo, nie jadło się majeczko frytek, nie jadło się hamburgerów, tak jak wy teraz, bo tego nie było, to jest jedno i nie znaliśmy takiego jedzenia majeczko. Podglądałam jak babcia robi ciasto, tylko że dawniej to babcia robiła zamiast mleka, to dodawało się wody. Bo dużo ludzi też tego robi. A gotowała z tobą? Tak, no pomagałam. Babcia dogoniła nas do gotowania. Mniej co dzień rękę. Kazała ziemniaki obierać. Moja mama robiła w domu pierogi. Od kiedy pamiętam, byłyśmy jeszcze małe, a że nas było 4 w domu. Każda się tam rwała i chciała pomagać. Tak też było. A potem już jak troszkę podrosłyśmy, to już niekoniecznie chciałyśmy. Jak 2-latki, 4-latki to chętnie, ale już jak starsze, to
Nie, ale się nauczyłam i robię. To jest wrzątek? Troszkę ciepłe. Nie wrzątek, ale jest ciepła. I teraz uważaj, ale staraj się mieszać, tak. I trzeba tej wody, bo tutaj widzisz, całe przekazywanie tradycji kulinarnych i takich jak czucie ciasta chlebowego, tak jak my chleb tutaj pieczemy, czy drożdżowego, czy pierogowego, to jest polega na czuciu. Pierwsze trzeba domu sobie robić. Proszę. No to może tata zmia. To dawaj, babcia. 30 uciśnięć i potem 2 wdechy. No, tak jak wiesz, uciskanie, jakby się komuś życie ratowało, tak? To jest ćwiczenie. No czujecie pod palcami, że tak jakby grudki są? No takie... Że ta mąka jest jeszcze nie wyrobiona. Fajnie się trzyma kupy, popatrz Majeczko, jak wyrabiamy, bo ono musi się po prostu trzymać i widzisz, że jest takie, że nie jest za twarde to paluszka włóż, że fajnie takie elastyczne jest. Jest elastyczne? Działek troszeczkę mąki, żeby nic się nie kleiło. Jeszcze raz kulka, żeby nie miała tych szparek, tych pęknięć. O, bardzo dobrze. Zaczynasz od środka na boki. Tak, bo tu jest największa górka. Do góry. Do góry nogami i teraz w drugą stronę. I pamiętaj, że o, to masz zrobić tym wałkiem, tak? Od środka. O. Świetnie. Farsz pamiętam, on zawsze był taki, że jak się łóżko psuło, to się je potem zjadało na surowo. Oczywiście, że tak. A co było w farszu? No, pieczarki były. Pieczarki, grzybki były. Ludzie na ogół farsz mielą w maszynkach. No to chyba dobrze. A myśmy zawsze, nie dobrze, bo to jest kupa roboty, bo myśmy zawsze farsz ciachali. Spytaj swoją mamę. Siedziała nad tym farszem i robiła tak, twoja mama, bo mówiła, on jest wtedy zupełnie inny w smaku. Ale... Okay. Ale właśnie trzeba to teraz zrobić. Ale nie kwestionuję. No. Ty masz wprawę przecież. Stuba ognia. Bo jak jesteście tutaj jako takie maluchy, co to ledwie za stołu wystawali. Pamiętasz, jak cieliście sałatkę? Nie pamiętam, pamiętam, jak przechodziliśmy pod stołem. No pod stołem to już... Które to pokolenie przechodzi tutaj pod stołem? Już teraz nie przejdziesz. O co się zakładamy dobrego? Nie mam pojęcia. Możemy się założyć o wszystkie łóżka. Podawaj mi, Alunia, ser, dobra? Ty mi będziesz podawała ser, a ja będę wrzucała. Trzeba dać... Na pewno trzeba dać ziemniaki. Tak. Trzeba dać jeszcze... tak. No co teraz dajesz? Ser. Tak. Cebulkę. A co jeszcze się do łóżek dodaje właśnie? Myśmy, co myśmy dodawali, bo co się dodaje, to jest zupełnie osobna sprawa. Co myśmy jeszcze dodawali? Co tam było w tym smaku jeszcze takiego? Coś było, tylko ja nie patrzę w łóżka. Mianowicie? Dodajemy. Jajek na twardo. Spytaj matkę swoją. No szpinak i feta. I sól, pieprz, może. I czosnek oczywiście. Czosnek, który bardzo fajnie podkreśla smaczek, nie? No tak. Szpinaku. Przygotujemy te jabłka. Przygotuję cukier z cynamonem. Bo babcia glepi pierogi, to zobaczycie, dodaję zawsze troszkę cukru. No i będziemy już lepili. Twoją mamą gotowałam. Twoja mama, ale wolała piec, powiem ci. Wolała piec ciasta. Rwała się do ciast. Uwielbiała sernik. Gotowałam, ale niezbyt dużo.
Myślę, że z tobą więcej. Okay. Udawało mi się. Chociaż nie mieszkamy razem, wiesz, ale więcej razy jakoś tak udawało nam się razem gotować te pierogi. Okej. Pamiętasz, jak kiedyś dupką usiadłeś na pierogi? O Boże Święty, no. Mamą próbowałam, ale twoja mamusia nigdy nie lubiła gotować, więc to było wymuszanie. To nie tak jak ty, że chcesz babci pomóż, ale za to ciocia Gosia bardzo lubiła gotować. Aha. I ciocia Gosia do dzisiaj umie pierogi robić, do dzisiaj gotuje, piecze, a mama... Robi, bo musi, ale nie lubiła twoja mamusia robić, wiesz? I pamiętam taki raz, kiedy taki moment, kiedy oni zaczęli być samodzielni bardziej w tym, bo to już naleśniki robili, jajecznicy robili sami, ale kiedyś mnie wygnali do pokoju, bo ja się tam, głowa mnie bolała czy coś. Mamo, to idź się połóż, mamo, to idź się połóż. Już czułam, że coś się święci. W związku z tym grzecznie poszłam się położyć. A tutaj słyszałam jakiś szur, 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 jakieś zapachy. No i tam po godzinie czy coś pozwolili mi wstać. Dumni cali i teraz zapraszają do kuchni. Kuchnia bialusieńka. Oni... Dramat. A stoi ciasto, które zrobili sami. Ale okradamy ser? I Majeczko, odsadzamy ziemniaczki i ziemniaczki, zanim ciepłe, będziemy przeciskać przez praskę, dlatego, że one jak są ciepłe, to się fajnie przecisną. I popatrzcie, jak przez tą praskę super się przeciska. Nigdy takich ziemniaczków nie, jak przez praskę, nie potłuczesz, bo pomimo, że babcia ma dobry tłuczek, ale tłuczkiem nigdy. Popatrz, jakie tu malutkie wychodzą, fajne, widzisz? No, a mama nie używa, mama taką tłuczkę. Mama tłuczkiem? Bo mama tylko do obiadu, bo mama pierogów nie robi. No. A czemu nie robi? Bo jej się nie chce. Nie, bo przywozi od babci. Bo to tak, Majeczko, jest to drugie pokolenie chyba, bo moja mama robiła tak jak twoja, bo musiała, ale nie lubiła, a babcia bardzo lubiła, ja też lubię, więc to chyba tak jest co drugie pokolenie, wiesz? Ciach i ciach, ciach. Mogę zaraz? Łaskawie to znaczy? Po mojemu, czy? Tak dla ludzi i dla mnie. Ja nie wiem, jak ja nie dotknę palcami, to nie wiem ile. Naprawdę, ja nie mogę łyżeczką, ja muszę tu poczuć. No daj jeszcze. Najwyżej będziemy ziać. Trzeba dać sera, żeby były dobre, to trzeba dać dużo sera. Babcia miesza, żeby po prostu wystygło szybciej. Tak? Tak. Większość szkół obecnie wykrawa pierożki szklaneczką. No. Okrągłe. Czy pieloszki, czy kieliszeczki. Ale no, jak zgaduję, my musimy być inni i coś mamy w zanadrzu. Nie musimy, ale tak się nauczyła. No dobrze, i ale... wiesz, tradition. Więc moja mama, przepraszam, kroiła. Przy pierogach takie kwadraty, przy uszkach mniejsze. O, takie. Proszę. Krój. Nie wiem. Dobra, kochany. Ciasto nie może schnąć, bo się nie będzie kleiło. Bierzemy od strony tej, bo jest bardziej wilgotne. Możemy rozciągnąć troszeczkę, ale bardzo mało. I teraz proszę bardzo. Troszeczkę. Bo jak zrobimy za dużo, będzie nam ciężko skleić. Teraz jakoś tędy, jakoś tak, coś takiego. No tak, bardzo dobrze, tylko dobrze brzegi ściskaj. No, tak, żeby się, żeby się skleiło, żeby farsz nie wychodził w ciasto, między ciasto. No, bardzo ładnie. Ja jeszcze taką firankę zawijam na pierogu. No tak ładnie zawijasz pierogi. Mama widelcem. Ja wiem, pamiętam, mama widelcem. Mama szybko. Sama się nauczyłam. Ja widelcem nie robiłam. Ona gdzieś musiała to przyuważyć. Może babcia Małgosia robi widelcem. Nie? Nie wiem. Rzadko babci gosi jem pierogi. No. A ciebie pamiętam, jak byłam mała? To wydaje mi się, że taka grzeczna byłam, bo często Wiktoria była. I zupa pomidorowa. No. Ta zupa, myślisz, że ja coś dosypywałam tam? Nie, tak tą zupę lubiłam. Zawsze do babci Krysi na zupę pomidorową. To się cieszę, no.
Że pamiętasz tą zupę? Tą pamiętam. Zupę fajną robią z tymi. Z klopsikami. Z klopsikami. Tak, i teraz uszeńko za ucho. Ha, mamy uszko. A mi się troszeczkę zepsuło. I co teraz? Nie mam pojęcia. To żeraj. Pierwsze się absolutnie ci się należy. Co jest najważniejsze w rodzinie? My jesteśmy najważniejsi ludzie. Dlaczego babcia co sobotę do was na kawę przyjeżdża? Bo żeby mieć z wami kontakt. Dlaczego babcia dzwoni codziennie, pyta się, jak tam Majeczko w szkole było? Nauczyłaś się czytać? Umiesz wszystko? No. Bo babcia się przyjmuje, bo chciałaby, żeby Maja była mądra dziewczynka. Prawda? Tak. Najważniejsze, ja tak, wiesz co, no myślę, że najważniejsze w rodzinie to jest być ze sobą, kochać się, wspierać się razem, jeden drugiego, jak ma, wiesz, jakieś kłopoty, jakieś problemy, pomagać sobie nawzajem. Nawet jak jest źle coś tam w rodzinie, to pomagać sobie jeden drugiemu. I kochać się. Miłość najważniejsza. W ogóle w rodzinie, w naszej rodzinie i ogólnie mówiąc w rodzinie, jak to, Jonasz, co jest ważne? Ważne jest, że mamy siebie nawzajem, że się kochamy nawzajem, że się szanujemy, że mamy pamięć o tej bliższej i dalszej rodzinie. Więź. A dokładnie. Więź. To znaczy, możemy być bardzo różni, może nam, troszkę tutaj jeszcze popraw, może nam się jakoś tam, możemy pójść w różne strony, tak, starsi, młodsi, możemy zamieszkać po dwóch stronach ziemi, globu ziemskiego, ale jest jakieś bardzo ważne, jeżeli będziemy czuli dalej, że ten ktoś po drugiej stronie globu ziemskiego jest dla nas bardzo ważny. Pytanie, jak się taką więź buduje, nie? Mi się wydaje, że właśnie na przykład takie coś, tak? Siedzimy sobie, mamy chwilkę dla siebie, nawet jak jesteśmy ogólnie gdzie indziej, mieszkamy i zabiegani jesteśmy wszyscy, to mamy sobie chwilkę dla siebie i robimy wspólnie coś fajnego. Spotykanie się w jakimś robieniu czegoś wspólnie. Inni się razem modlą, inni po prostu przestrzegają, żeby się spotkać przy kolacji wszyscy razem, tak? Raz w ciągu dnia, jak się wszyscy rozbiegają. Różne są formy tej więzi, ale to jest coś, co no, jakoś chyba jest niezbędne, żeby się człowiek czuł dobrze w rodzinie, nie? No tak. Co to znaczy, że jestem twoim wnukiem? No jak to, co to znaczy? Znaczy to, że jesteś mojej córki synem, to jest raz. Że cię kocham bardzo. Wnuki się inaczej kocha niż dzieci swoje. Twoją mamę kocham oczywiście, ale wnuki to się kocha ze zdwojoną siłą. Nie masz doświadczenia jeszcze. No i znaczy to, Jonasz, że... przedłużenie rodziny. Cieszę się, że ty jesteś moją wnuczką, bo ty jesteś ciekawa wszystkiego. Ty chyba jedyna z tych moich wnucząt pytasz się o to, co się kiedyś działo, co jest teraz i też co będzie. Jesteś zainteresowana tym wszystkim i zainteresowana jesteś całą rodziną, od dziadków, pradziadków. Dziękuję bardzo.
Tylko rzadko się widujemy, no to jest najgorsze. No ale nadrabiamy. Jak się widzimy, to już nadrabiamy to wszystko, prawda? No. Jesteś synem mojej córki, dlatego jesteś moim wnukiem. Ale też kocham cię bardzo i przyjeżdżasz do babci. Mogę pomóc twojej mamie, opiekując się wami, że zostajecie u babci. No możecie się uczyć od babci, słuchaj, możecie się od babci uczyć i od dziadka pewnych rzeczy. Pierogów. No na przykład pierogów. Muszę dać troszkę więcej. Niektóre to pierogi takie, niektóre to łóżka, niektóre to tamto, niektóre to to. No bo to wiesz, w tej rodzinie to... Podejście twórcze. Podejście twórcze. Kreatywne. Dla mnie to oznacza niesamowite szczęście i radość, bo jesteś jak moim dzieckiem. Jesteś dzieckiem mojego dziecka i jak moje dziecko, które kocham przeogromnie, wyrosło i przyniosło następne dziecko, miałam możliwość patrzenia na następne dziecko, jak rośnie, jak rozrabia tutaj, jak robi śmieszne różne rzeczy, jak potem dorasta, jak mu się piękne rzeczy w głowie pojawiają. To, że jesteś moim wnukiem, jest dla mnie czymś niesamowicie pięknym i ważnym. Szczęściem po prostu. Wow. Aj. Bez ściemy. Aj, to jest dobre. Chyba najważniejsze to jest, że spędzamy razem czas. To jest dla mnie najważniejsze, bo przepis na pierogi, jak się robi pierogi, można sobie teraz poczytać w internecie. No tak. A jednak ten czas spędzony razem... To nie można sobie poczytać w internecie. To nie można. Bo słuchaj, bo takie chwile jak tam, kiedy zabraknie babci, czy wy na przykład będziecie dorosli i wyjedziecie gdzieś daleko, nie będziemy się tak często spotykać, to to będą takie miłe wspomnienia. Pierogi to będą wspomnienia. Właśnie to nasze wspólne siedzenie przy tym stole i robienie pierogów, gotowanie i wspominanie o całej rodzinie. Żebyś pamiętała to wszystko. Żebyś wszystko pamiętał, żebyś nigdy babci nie zapomniał. Na przykład zapach. Albo smak tych pierogów, bo to są tylko nasze rodzinne pierogi. Chodzę po świecie i jak trafię na smak, na przykład pierogów właśnie, czy sernika, czy czegoś, taki jak robiła moja mamusia. To było dobre czy złe, nieważne. To było moje dzieciństwo. To ja wiem, skąd pochodzę. Ale ja ci założyłem o wszystkie łóżka. Jak zjem wszystkie łóżka, to chyba pęknę. Da 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 da